Kilkanaście lat temu Włodzimierz Cimoszewicz, ówczesny minister spraw zagranicznych, wypowiedział się na temat wejścia Polski do Unii Europejskiej, że stracą na tym tylko ci, którzy nie będą potrafili na tym skorzystać. Opinii na temat Unii jest bardzo wiele i jak wszyscy wiemy, są one często dość skrajne. Ja nie będę dzisiaj wchodził w dyskusję, czy był to dla nas dobry wybór, ale chciałbym Wam opowiedzieć o tej instytucji i powiedzieć, jakie inwestycje zostały poczynione w naszym kraju. Jednocześnie zapraszam na drugą część tego odcinka do kanału Dla Pieniędzy, gdzie dowiecie się, skąd Unia bierze na nie pieniądze. Zapraszam. Pierwszego maja 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Po ponad 13 latach spędzonych w UE możemy już podsumować nasze członkostwo. Zmiany wynikające z naszej obecności we wspólnocie możemy zaobserwować na wielu płaszczyznach – politycznych, społecznych i gospodarczych. Jednym z podstawowych celów Unii było zachowanie stabilności oraz pokoju wewnątrz wspólnoty, co było szczególnie ważne po doświadczeniach pierwszej połowy XX wieku. Unia jest miejscem, gdzie wspólne decyzje dotyczące ponad 500 milionów obywateli są podejmowane na zasadzie dialogu oraz współpracy między państwami, przez co mamy realny wpływ na kształtowanie polityki zewnętrznej i wewnętrznej Zjednoczonej Europy. Najważniejsze z perspektywy każdego obywatela Polski są oczywiście zmiany gospodarcze. Wspólny unijny rynek produktów i usług znacznie zwiększył możliwości rozwoju polskich przedsiębiorstw. Poza tym każdego roku korzystamy z rosnącego napływu inwestycji, ponieważ bycie w Unii Europejskiej zwiększyło naszą wiarygodność inwestycyjną. Dodatkowo pozytywny wpływ na polską gospodarkę mają też miliardy euro płynące z unijnych funduszy. Członkostwo w Unii Europejskiej pozytywnie wpłynęło na naszą gospodarkę oraz było wisienką na torcie transformacji, która rozpoczęła się w roku 1989. Obecność w Unii to wiele zmian społecznych. Wejście do strefy Schengen pozwoliło milionom Polaków na swobodne podróżowanie po większości państw europejskich bez konieczności przechodzenia przez kontrole paszportowe. Zwiększyła się też mobilność polskich pracowników oraz studentów. Dla tych drugich wejście do UE było szansą na rozwijanie swoich umiejętności na zagranicznych uczelniach oraz na uczestnictwo w programach, takich jak chociażby Erasmus. A chyba każdy zna kogoś, kto był na Erasmusie. Unia Europejska jest na swój sposób tworem specyficznym, ponieważ nie jest ona przecież państwem federalnym, tak jak Stany Zjednoczone, ponieważ każdy z jej członków pozostaje suwerennym i niezawisłym państwem. Stworzyła ona też swoją własną walutę, euro, która jest teraz jedną z najważniejszych walut na świecie, po to, by jej jednolity rynek wewnętrzny działał wydajniej. Pomimo, że w Unii Europejskiej mieszka zaledwie 7% populacji Ziemi, to udział jej handlu z resztą świata stanowi aż 1/5 całego światowego importu i eksportu. Unia Europejska razem z Chinami i Stanami Zjednoczonymi stanowią 3 największe potęgi handlowe na świecie. Dla przykładu, w 2015 roku eksport towarów z UE stanowił 15,5% światowego handlu. Unię wyprzedziły wtedy Chiny z prawie 18% udziału, ale UE nadal wyprzedzała pod tym względem Stany Zjednoczone z niewiele ponad 13%. Patrząc na całą gospodarkę światową pod względem PKB, w 2016 roku Unia Europejska zajmowała drugie miejsce za Stanami Zjednoczonymi i przed coraz potężniejszymi Chinami. W procesach decyzyjnych na poziomie Unii Europejskiej uczestniczą różne instytucje. Z tych najważniejszych należy wymienić Parlament Europejski, który reprezentuje obywateli Unii i jest przez nich bezpośrednio wybierany, Rada Europejska, w której skład wchodzą szefowie państw lub rządów państw członkowskich, Rada UE, która reprezentuje rządy państw członkowskich Unii, Komisja Europejska, która reprezentuje interesy UE jako całości. Rada Europejska określa ogólne kierunki polityki i priorytety UE, ale nie pełni funkcji prawodawczej. Na ogół przygotowywaniem nowych aktów prawodawczych zajmuje się Komisja, podczas gdy Parlament Europejski i Rada je przyjmują. Wprowadzeniem tych aktów w życie zajmują się państwa członkowskie i Komisja. Z budżetu UE finansowany jest szeroki zakres działań, od rozwoju obszarów wiejskich, przez ochronę środowiska, aż po obronę granic zewnętrznych i praw człowieka. Ustalenie wysokości budżetu i sposobu jego rozdysponowania należy do Parlamentu, Rady oraz Komisji. Zaś za rzeczywiste wykorzystanie budżetu odpowiada Komisja.
Budżet Unii Europejskiej na rok 2017 to prawie 160 miliardów euro, przeznaczane głównie na pobudzanie wzrostu gospodarczego, tworzenie miejsc pracy oraz niwelowanie różnic gospodarczych pomiędzy regionami. Inną ważną częścią budżetu są wydatki na rolnictwo, rozwój obszarów wiejskich, rybołówstwo oraz ochronę środowiska. Jako przykład rozdysponowywania pieniędzy z Unii pokażę Wam teraz cztery flagowe projekty współfinansowane właśnie z funduszy europejskich. Dotyczą one poprawy jakości powietrza w Małopolsce, rozbudowy szpitala w Toruniu, tzw. dostępne mieszkania w Poznaniu i projekt Bezpieczny Bałtyk. W Małopolsce ponad 98% mieszkańców regionu oddycha powietrzem, w którym nawet 10-krotnie przekroczone są dopuszczalne normy rakotwórczego benzoapirenu oraz poziomu pyłu PM2,5. W ramach projektu stworzono miejsca pracy dla 60 ekodoradców, którzy pomagają mieszkańcom w wymianie nieefektywnych urządzeń grzewczych i poprawie efektywności energetycznej domów. Budżet projektu to około 70 milionów złotych, z czego 42 miliony pochodzą ze środków UE, programu LIFE. Polskie szpitale stale poszukują dodatkowych pieniędzy na rozwój. Urząd Marszałkowski w Toruniu połączył różne formy unijnej pomocy, aby zagwarantować mieszkańcom regionu lepszą opiekę medyczną w nowym szpitalu wojewódzkim. Głównym celem projektu jest ograniczenie kosztów administracyjnych przez połączenie kilku placówek, ekologiczne i energooszczędne rozwiązania, podwojenie liczby dostępnych miejsc dla pacjentów oraz ponad dwukrotne zwiększenie powierzchni szpitala. Na projekty przeznaczone zostało prawie 250 milionów złotych dofinansowania ze strony Unii Europejskiej. Poznań realizuje program przeciwdziałania wyjeżdżaniu mieszkańców z miasta. Jednym z głównych powodów ich wyjazdu są wysokie ceny mieszkań. Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego otrzymało kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę około 1300 dostępnych cenowo mieszkań wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykorzystując środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Inwestycji Strategicznych i po konsultacjach z okolicznymi mieszkańcami, PTBS wybuduje lokale handlowe, obiekty rekreacyjne i edukacyjne, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania osiedla. W ramach projektu Dive Smart Baltic zacieśnia się współpracę między nurkami uczestniczącymi w ramach akcji ratowniczych prowadzonych przez różne straże przybrzeżne w regionie Morza Bałtyckiego i usprawnia koordynację ich działania. Celem projektu jest także lepsze przygotowanie się do operacji ratowania w razie wypadków na morzu. Kierownikiem projektu jest szwedzka Straż Przybrzeżna, a uczestniczą w nim partnerzy z Estonii, Litwy, Polski i Finlandii. Całkowity budżet projektu wynosi ponad 11 milionów złotych, z czego około 76% udostępnia UE. Według badań Polacy mają bardzo dobry stosunek do Unii Europejskiej. W niektórych sondażach poparcie wyraża aż 88% respondentów. Najwięcej przeciwników Unii pojawia się wśród najmłodszych ludzi. Wśród 20-latków przeciwników integracji Unii Europejskiej jest prawie dwa razy więcej niż wśród ludzi starszych. Oznacza to, że obserwujemy odwrotny trend niż w innych krajach członkowskich. Jak można wytłumaczyć relatywnie chłodny stosunek młodych Polaków do Unii Europejskiej? Według doktora Olgierda Onusewicza, politologa Uniwersytetu Warszawskiego, powód może być całkiem prozaiczny. Młodzi po prostu nie pamiętają Polski sprzed Unii, na przykład tego, jak wyglądała infrastruktura dróg w roku 1998. Brak naocznego doświadczenia pozytywnej zmiany powoduje, że młodzi rzeczy, które starzy uważają za osiągnięcia Unii, takie jak swoboda podróżowania, otwarty rynek pracy, czy możliwość studiowania za granicą, traktuje jako oczywistość, niezwiązaną z członkostwem. Powinniśmy być świadomi, że pozostawanie w strukturach UE pozytywnie wpływa na naszą pozycję zarówno w regionie, jak i na arenie międzynarodowej, gdyż Unia jako całość jest jedną z największych światowych potęg. Na co dzień możemy przyglądać się i znajdować tabliczki współfinansowane przez Unię Europejską, żeby zobaczyć, ile realnie zrobiła ona dla naszego miasta lub wsi. Ja natomiast zachęcam do kulturalnej i rzeczowej dyskusji w komentarzach. A więcej inwestycji w Polsce to już jutro. I więcej tematu o unijnej kasie na kanale dla pieniędzy. Zapraszam.